Polino, jesteśmy na sesji fotograficznej dla Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu w Studio Kapsel w Warszawie, a ty jesteś jedną z uczestniczek, która wzięła udział w danej sesji. Dlaczego zgodziłaś się do udziału? Bardzo mnie zaciekawił ten pomysł, żeby przeprowadzić tego rodzaju sesję. Chciałam skorzystać z tej okazji do tego, żeby odczarować trochę zawód prawnika i bardzo się cieszę, że udało mi się tutaj być i z niecierpliwością czekam na zdjęcia. A dlaczego warto przynależeć do Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu? Dlatego, że to jest klub, który zjednocza kobiety biznesu z najróżniejszych branż. Jest to świetna okazja do wymiany doświadczeń, ponieważ okazuje się, że mamy bardzo często bardzo podobne problemy, a nikogo w naszym otoczeniu, z kim można by się było nimi podzielić, czy poszukać rozwiązań. A tutaj możemy się spotkać i porozmawiać o tym, co nas czasami gryzie, czasami dowiedzieć się o zupełnie nowych pomysłach i zupełnie nowe inwencje mogą się pojawić po takich spotkaniach. A proszę powiedzieć, jaki pani biznes kobiece, jaką pani firmę reprezentuje? Prowadzę kancelarię Legali Casus Nowiczęt na Wrocki we Wrocławiu. To jest kancelaria prawna czy innego rodzaju kancelaria? Jest to kancelaria prawna, która zajmuje się wsparciem przedsiębiorców, a przede wszystkim przedsiębiorczyń. A na jaki luk i szyk postawiła pani w trakcie dzisiejszej sesji? Zdecydowałam się dzisiaj na męską koszulę, która kojarzy mi się wyjątkowo z moim zawodem. A jeżeli chodzi o drugą kreację, była to kobaltowa sukienka, która również wiąże się z kolorem żabotu radcy prawnego. A osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy, uzyskaniem pomocy prawnej w pani kancelarii, w jaki sposób mogą skontaktować się z kancelarią pani? Zapraszamy oczywiście na naszą stronę legalika.pl. Prowadzimy również Facebooka czy Instagrama, natomiast co ciekawe, prowadzę również TikToka Legalika Prawny Niezbędnik, gdzie pojawiają się podstawowe porady prawne. No nie ma co ukrywać, jest to chyba w pewnym sensie innowacja, zwłaszcza, że jeszcze do niedawna radcowi prawni nie mogli w ogóle się reklamować, a jednak prawo już pozwoliło na to radcom prawnym, a z drugiej strony jednak jest pani nowoczesnym prawnikiem, nowoczesnym mecenasem. Mam nadzieję, że tak można oceniać mnie jako nowoczesnego mecenasa, natomiast no tutaj tak naprawdę, ponieważ są to porady, trudno również nazwać to reklamą. Po prostu jest to informacja prawna, natomiast no, prowadzenie, myślę, że Facebooka czy Instagrama powszechne jest już i nie jest uznawane za reklamę w naszym zawodzie. I teraz pytanie poza kamerą, jak panią podpisać imię, nazwisko, jeszcze raz nazwę firmy. Paulina Sosnowicz, kancelaria Legalika, Sosnowicz & Nawrocki, spółka partnerska.